Cześć kochani, u mnie świąteczny klimat trwa w najlepsze, ale teraz pora trochę ten czas sobie osłodzić. Część z Was pisała w komentarzach, kiedy w końcu te Milka Secret Boxy, czyli pewnie dokładnie oglądaliście poprzednie odcinki, w których mówiłam, że jeszcze zostało mi 12 sztuk. No i dokładnie mieliście rację, zostało mi pół kartona, czyli 12 Milka Secret Boxów z serii Odkrywcy Przyrody. Tak więc jest jeszcze sporo szans na to, aby znalazła przez siebie wymarzoną krowę diamentową, czyli mo. Oczywiście trzymajcie mocno kciuki, aby mi się udało, a ja już teraz razem z Wami zaczynam wielkie, świąteczne otwieranie Milka Secret Boxu. No cóż, nie ma na co czekać, może moje poroże renifera dzisiaj przyniesie mi szczęście. Losuję pierwsze pudełeczko. Oczywiście nie da się usłyszeć, co tam w środku lata. Coś jest na pewno. Oczywiście mamy na samym dole przesłodkie czekoladki, ale to sobie zostawimy na później, bo ja dziś skupiam się na figurkach. I uwaga, uwaga, czy tutaj będzie jakaś figurka? Robię to z zamkniętymi oczami. Chyba czuję figurkę. O nie, ale nie jest to diamentowa krowa. Ej, ale chyba tej jeszcze w swojej kolekcji nie miałam. Miałam na figurkę o imieniu Sky i faktycznie jeszcze wcześniej w swojej kolekcji jej nie miałam, także można powiedzieć, że zaczęło się bardzo szczęśliwie. Ale przecież ja nie tego szukam. Wiecie bardzo dobrze, że chcę, żeby tutaj dzisiaj było na maksa fioletowo. Może tutaj będzie fioletowa krowa? Okej, spróbuję to z Wami otworzyć, choć może być ciężko jedną ręką. Ale próbujemy. Dobra, musiałam sobie trochę pomóc poza kamerą i o nie! Tym razem nie ma żadnej figurki, tylko jest skamielina. To jakaś prehistoryczna skamielina. Oczywiście każdy z Was może sobie zrobić z nich jakiś użytek. Z tego co widzę, zawsze jest tutaj jakaś dziurka. Można sobie na przykład z tego zrobić jakiś prehistoryczny łańcuszek. Cóż, ale ja nie przyszłam tutaj po to, żeby robić łańcuszki. Ja chcę znaleźć krowę i to najlepiej diamentową. Tak więc sprawdzamy, czy może była tutaj obok. Znowu próbuję otworzyć to jedno ręką. Czy to mi się uda? O nie, znowu mi ucieka, słuchajcie, ten, to pudełeczko. Uwaga, uwaga. Jest, mamy to opanowane, słuchajcie, do perfekcji. O nie, chyba jednak mam pecha z takim otwieraniem. Tym razem mam karty. Dokładniej karty z taką formą do samodzielnego złożenia, tak więc korzystam z instrukcji i zobaczymy, co tutaj powstanie. Brakuje mi cierpliwości na takie papierowe składanie. Nie udało mi się złożyć tego papierowego stwora, ale to nic nie szkodzi. Mam jeszcze mnóstwo secret boxów do otwarcia i losuję kolejny razem z Wami. Mam nadzieję, że znowu nie trafię na te puzzle 3D. Okej, próbujemy. Otwieramy. Wow, jest figurka! Jest! Słuchajcie, jest to ten misio, który trzyma ten płomień, płomyk ognia między rękoma. Bardzo go lubię, jest przepiękny, ale on nadal nie jest diamentową mu. Tak więc szukamy dalej. To już piąty secret box, którego dzisiaj otworzę i już mam dwie figurki, więc jest całkiem nieźle. Uwaga, uwaga, co tym razem? Czy będzie figurka, czy będzie skamielina, czy będzie może moja wymarzona fioletowa krowa? O nie, nie tym razem. Słuchajcie, lecimy taką sinusoidą, bo właśnie trafiłam na szkiełko powiększające. I dzięki niemu mogę Was dużo lepiej zobaczyć, a może lepiej zobaczyć diamentową krowę. Secret boxów za mną, ale jeszcze 7 przede mną, więc jest jeszcze naprawdę sporo szans do odkrycia. Otwieramy kolejnego secret boxa i uwaga, uwaga, co tym razem? Skamielina czy figurka? Skamielina? Nie, figurka! I chyba mamy pierwszą dzisiaj powtórkę. Ej, nie! Tym razem mamy małpkę! Może myślałam, że jest to Oz, ale jednak trafiłam na Raza, który jest bardzo uśmiechnięty. To mamy półmetek, słuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze pięć zostało. Tutaj mamy szóstego secret boxa. Niech to moje świąteczne otwieranie przyniesie mi szczęście, proszę. O nie! Nie tym razem. Czyżbym znowu miała jakąś sugestię, że mam wadę wzroku? To jest znowu szkło powiększające. Tak wygląda moja kolekcja na półmetku otwierania. Udało się znaleźć trzy figurki, skamielinę i dwa szkiełka powiększające. No cóż, jestem bardzo ciekawa, co skrywa się wreszcie tych secret boxów. I to już musimy sprawdzić razem, ale za chwilę. Trochę zgłodniałam, więc musicie dać mi chwilę na małą przerwę.
całe pudełko Secret Boxów na raz? Czemu nie? O wow, ale się zasłodziłam, ale powiem Wam szczerze, że dodało mi to energii i takiego dobrego nastawienia na całą resztę poszukiwań. Nawet jeśli nie znajdę tej krowy, no to co się stanie? No będzie mi trochę przykro, ale mam mnóstwo innych figurek. Ale naprawdę zaczynam się zastanawiać nad tymi filmikami, że krowa nie istnieje. No chociaż Sylwia znalazła ich kilka, więc nie jest to możliwe. No ale mi niestety nie jest to dane. No i mam pierwszą powtórkę. Po raz kolejny trafiłam na uśmiechniętego Raza, który tutaj tańcuje za pomocą takiego pokrętełka z tyłu. Chociaż on ma dobry humor. Ale nie ma się co smucić, bo przecież jeszcze cztery pudełka przede mną, to zawsze jest jakaś szansa na coś fajnego. I uwaga, uwaga, na co trafimy tym razem? Czy będzie to figurka, czy skamielina? Ej, kolejna figurka! To jest jednak dobre otwieranie! I tym razem trafiłam na wielkookiego Paddy'ego, którego w swojej kolekcji już mam, ale oczywiście kolejnego nie zaszkodzi! Jest jeszcze nadzieja! Przecież to nie jest jeszcze koniec! Otwieramy kolejnego, ósmego już Milka Secret Boxa. Nie, dziewiątego! W sumie to chyba nawet dziesiątego. Oj, pogubiłam się już w tej rachubie, ale nieważne. Są jeszcze trzy szanse. Uwaga, uwaga. Aj, kolejna figurka, ale chyba kolejna powtórka. Dokładnie tak, znowu trafiłam na Sky. Ponoć nadzieja umiera ostatnia, więc ja jeszcze ją mam. I uwaga, uwaga. Co tym razem? Skamielina czy figurka? Skamielina czy figurka? No daj się tutaj otworzyć! Otwieramy, 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 chyba czuję figurkę? Uwaga, uwaga! Cóż to będzie za niespodzianka? No wychodź tutaj do mnie! No nie! Kolejna powtórka! Pan już był przed chwilą! Trafiłam już na trzy powtórki. Co prawda powinnam się cieszyć z takiej ilości figurek, ale no nie ma krowy. Pusto! Koniec! Ostatni Milka Secret Box, otwieram go z Wami, mając ogromną nadzieję na zmianę tego, co już mam. O, i na sam koniec, wielki zawód. Ani to skamielina, to chyba jakaś pieczątka, już nawet nie do końca pamiętam, co to jest. Ale niestety nie jest to diamentowa krowa. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze znaleziska. Trzy powtórki, jeśli chodzi o pary figurek, czyli Sky, Paddy oraz Raz. Jeden Oz, który tutaj jest, słuchajcie, osamotniony. Dwa szkiełka z kamielina i do końca nadal nie wiem, co to jest. Chyba ten roller stempel. No ale cóż, nie ma tragedii, słuchajcie. Bilans mamy dodatni, jeśli chodzi o figurki. A to, że nie znalazłam diamentowej krowy Mo, to nic nie szkodzi. Rekompensuje mi to, że spędzam cudowny czas razem z Wami, za co Wam ogromnie dziękuję. No i oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Buziaki, pa, pa!